najedzony, zadowolony, to co, robota została do zrobienia, co? No tak, tak zwana wisienka na torcie. Albo truskawka, tak też mówią. Albo truskawka. Co się zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy na obozie Artnoxu? Wiesz co, no przede wszystkim poprawiła się kondycja, poprawiło się boks, wszystko się poprawiło, no jestem zawodnikiem coraz starszym, coraz bardziej doświadczonym, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, także, ale mówię, to przede wszystkim pracowaliśmy nad głową, żeby głowa to uniosła, no bo wiadomo, no to jest taka no, bardzo mocna data dla mnie, bo to jest rok od śmierci trenera, także gdzieś te siły demony, żeby mnie nie opanowały i żeby z chłodną głową wejść do pojedynku. No właśnie, demony, tutaj musisz odczarować te hale, bo właśnie tutaj wszystko rok temu się rozegrało, później wiadomo, śmierć trenera, no głowa tutaj, kłębią się na pewno różne myśli, gdzieś ten trener na pewno się przewija. No tak, no są różne myśli, pracowałem nad tym rok czasu, żeby to opanować, mówię, no walczyłem tutaj z depresją, i z głową, i ze wszystkim, także no staram się cały czas nad tym pracować, gdzieś to zostawić, zamykać drzwi, ale wiem, że tam na górze trener będzie mnie na pewno wspierał, tak jak w ostatniej walce w Krakowie, bo czuć było jego w momentach kryzysowych, jego rękę na ramieniu i myślę, że tutaj będzie tak samo. No to można powiedzieć, walka w hołdzie trenerowi. No tak, dokładnie, tą walkę dedykuję trenerowi, obiecałem mu, dzisiaj zresztą byłem nawet na cmentarzu u niego i obiecałem mu, że ten pas po prostu wróci do Wrocławia. Na pewno to ciężki moment, zakładam, że mogła tam łezka nawet polecieć. Wiesz co, tak, zawsze jak gdzieś tam wspominam trenera, zawsze gdzieś ta łza leci. Nawet ostatnio dostałem taki filmik od chłopaków, gdzie będzie wspomnienie tutaj przed moją walką trenera i popłakałem się jak moje dziecko, nie? Także no mówię, no te emocje cały czas jeszcze są we mnie, bo tego się nie da, nie? Kochałem go jak własnego ojca, był dla mnie troszeczkę wzorem, był moim trenerem, moim mentorem i mówię, no gdzieś tam z tyłu serca dalej cierpi. Powoli nam to się normuje, chociaż sytuacja, że tak powiem, epidemiologiczna w Polsce jest dynamiczna, rozwojowa i raczej jest to tendencja taka niepokojąca. Połowa widzów na trybunach z jednej strony fajnie, ale nie było też gdzieś tej obawy, że kurde, może tu coś się wydarzyć, gdzie mogą tutaj tę imprezę na ostatniej chwili zwinąć albo gdzieś przenieść. Wiesz co, generalnie przed walką staram się nie oglądać tych telewizji, bo to gadają różne bzdety na ten temat. Na temat koronawirusa już się nawet nie będę wypowiadał, bo to jest temat rzeka i mam swoje zdanie na ten temat. Ale co, nie było żadnej obawy. Raz, że cieszę się, że mogę w końcu przed publicznością zawalczyć, bo ostatnia gala była bez. Także fajnie, że chociaż połowa hali będzie wypełniona. No i bardzo mnie ten powód cieszy po prostu, że no będą ludzie. To jest całkiem inaczej. Zawsze ten kibic ciągnie, nie? Gala jubileuszowa. Fajnie też chyba dla Ciebie, jako jednej z twarzy tutaj wiodących takich postaci w Federacji FEN, że znalazło się miejsce dla Zadory. No tak, no mówię, no mieszkam we Wrocławiu już od 4 lat, także czuję się, oczywiście, żeby mi nikt nie zarzucił, jestem z Bolesławca, zawsze będę bolesławianinem, ale odkąd tu mieszkam, czuję się też jako wrocławianin, także mieszkam i tu. I co, no i zawsze jak przychodzę, jak walczę we Wrocławiu, zawsze ściągam rzeszę kibiców, zawsze mam tu mocne wsparcie, prowadzę klub, moi uczniowie też tu będą, także no mówię, no tutaj to jest takie moje miejsce i tu i na tej orbicie i tu we Wrocławiu się odnalazłem i to jest fajna sprawa. Tak już sobie właśnie przypomniałem, bo zanim tutaj wiadomo, oficjalne ważenie, gdzieś tam na Facebooku mi mignęły zdjęcia, jak to robienie wagi jest, było aż tak ciężko jak na zdjęciach, bo to... Wiadomo, że o tym procesie tak można mówić i mówić, też do końca nie wszyscy jakby są wtajemniczeni w temat i no nie jest lekko czasem. Jak było tym razem? No nie jest lekko, ale jak mam być szczery i to naprawdę z ręką na sercu, to było moje najbardziej luźne robienie wagi. Jestem coraz starszy i generalnie metabolizm i to wszystko powinno działać na moją niekorzyść. A mój dietetyk, którego serdecznie pozdrawiam, bo dzięki niemu Kuba Karpiński, także polecam serdecznie. Mój dietetyk się ze mnie śmieje, że im jestem starszy, tym łatwiej robi mi się tą wagę, gdzie powinno się analogicznie robić ciężej. I także no mówię, wszedłem raz do wanny, zrobiliśmy wannę, 76,5 kg mi pokazała waga, także no to no, nie było aż takiej tragedii, nie męczyłem się, ale mówię, no to fakt, to jest ciężki proces, to jest taka wana pierwsza walka przed walką. Najważniejsze, że wygrana. A to nie jest też tak, że uczysz jakby swojego organizmu i gdzieś tutaj wiesz po prostu, kiedy możesz sobie na co pozwolić i kiedy sobie zacisnąć hamulec ręczny i to czasem tak drastycznie? Wiesz co, tak, to z jednej strony pomaga, bo z ważenia na ważenie człowiek się uczy swojego organizmu, wie co mu zaszkodzi, wie co może zjeść, wiem jak oszukać swojego dietetyka, chociaż i tak później mu wszystko wyśpiewam jak z litanii,
Także mówię, no tak jak wspomniałeś, no człowiek się uczy cały czas na błędach i dlatego to robienie wagi jest coraz łatwiejsze, nie? A mówię, znam już na tyle swój organizm, wiem kiedy mam odpocząć, wiem kiedy mogę zjeść więcej, kiedy zjeść mniej, kiedy mogę wypić, kiedy nie. Także no mówię, cały czas się rozwijamy w tym temacie. Co sobie wrzuciłeś tak poważnie od razu, takiego no zdrowego, niezdrowego, co tam wleciało? Wiesz co, no najpierw wjeżdżają zawsze płynne produkty, no bo to są łatwo przyswajalne dla organizmu, także smoothy na początek wjechały, cargo i tak dalej, także te pierwsze posiłki, mówię, są płynne, kroplówka, no i co, no i później kotlet schabowy, bo to taki mój jest medalion, że zawsze po ważeniu jem kotleta schabowego. Od babci, od mamy? Nie, byliśmy w knajpie akurat, no niestety babcia mieszka w Bolesławcu 120 km stąd, ale na pewno zrobiłaby najlepszego kotleta schabowego. No nie, no wiadomo, nie ma jak u babci. Babciu, pozdrawiam! Babcia, rozumiem, wielka fanka, jutro będzie trzymać kciuki przed telewizorem, czy na miejscu będzie tutaj? Nie, babcia jest niestety po udarze, dochodzi jeszcze do siebie, także babciu jest dużo zdrówka, będzie kibicować przed telewizorem, zawsze moje walki oglądała w telewizji, nigdy nie była. Myślę, że to też dla mnie za duże emocje. Dopiero moja mama się niedawno przekonała, żeby przyjeżdżać na moje walki. Bodajże była na dwóch tylko, na których zdobywałem pasy. Także no, tym razem też będzie. I to też dopiero ją zaczynam przekonywać do tego sportu, bo nigdy nie była na tym mordobiciem. Bo zawsze mówi, synek, to ty co tam krzywdę robisz i tak dalej, ale kocham ten sport. No właśnie. Krzywdę będziecie jutro sobie musieli zrobić w ringu, bo to zawsze podziwiam, bo wychodzi dwóch gości, którzy w większości wypadków nie mają nic przeciwko sobie. No po prostu taka jest robota do zrobienia, trzeba się bić na poważnie. Nie ma między wami złej krwi, jest sportowa, czysta walka, no wiadomo, pas w stawce, więc tutaj też prestiż pojedynku jest naprawdę rewelacyjny. Co mogło się zmienić przez ten rok w waszych grach? Wiesz co, ja na pewno mentalnie się troszeczkę zmieniłem, poprawiłem parę rzeczy, u Wojtka nie wiem, raczej tam dużo się nie zmieniło, Wojtek jest w ogóle dobrym zawodnikiem, tak jak wspomniałeś, mówię, między nami nie ma złej krwi, szanuję go jako zawodnika, jest też bardzo tytułowanym, jest, myślę, że no teraz jak ma pas Fenu, to jest numerem jeden, ja mam pas DSF-u, mam nadzieję, że uda mi się znowu być double champem, mówię, jeżeli uda mi się pokonać Wojtka, ja zrobię wszystko, żeby to zrobić, no to myślę, że kategoria 77 kg w kickboxingu w Polsce będzie wyczyszczona przede mną, bo walczyłem ze wszystkimi najlepszymi zawodnikami w tej kategorii. Ale wiesz, niektórzy mogą sobie powiedzieć, że jest 1-1, to robimy trylogię, żeby to się przeważyła szala na czyjąś korzyść w końcu. Wiesz co, nie ma problemu, nawet gdzieś tam komentarze padły, że dlaczego walka znowu tutaj, a nie u mistrza w Zgorzelcu. Nie ma problemu, możemy zrobić trylogię, jeżeli wygram walkę, możemy jechać do Zgorzelca i tam się bić. A po walce rozumiem, że nie ma przeciwwskazań, by na afterze sobie wypić piwko lub dwa. Nie ma problemu, przybijemy sobie piątkę, wypijemy piwo. To jest sport, to jest robota, tak jak i każda inna. Idziemy, zakładamy rękawice, pierzemy się, wychodzimy, przybijamy sobie piątkę i pijemy piwko. No i tak to powinno wyglądać. Dziękuję bardzo. Dzięki.